Cześć wszystkim, witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Baru96, a to jest kolejny odcinek z serii Destin Carrera Gangstera. No i tak. W poprzednim odcinku ukończyliśmy biuro Neo i teraz jest muzeum. No i tak. Co konkretnie będziemy robić w tym momencie? Dobra, nie cofnę trochę. Dobra, myślę, że tyle będzie odpowiednio. Dobra, a więc tak. Dziś zajmiemy się oczywiście otwarciem wszystkiego przy pomocy oczywiście tego wytrychu, najcichsze narzędzie w tej grze. Ona, tu mamy oczywiście obraz, który będziemy potem sprawdzać, ale to potem. Najpierw otwarcie wszystkiego, co się da, no i wiadomo. A i tak przy okazji ściszyłem trochę mikrofon o 10 punktów decybeli. Tak więc... Tu mamy laser, więc na razie tam nie wejdziemy. No i tak. W tym kierunku se pójdę. No i tak, tu są obrazy, ja je przejrzę je za chwilę. Dobra, tutaj otworzę wszystkie drzwi na wypadek, gdyby jednak jeden ze wspólników poszedł źle. To otworzę obydwie parę drzwi. Strażnik nie zwraca uwagi na to, że są otwarte w ten sposób, tylko gdyby były przy pomocy łowu. Jeden się chyba zaciął. Zobaczmy, który. Oczywiście, że ten. A więc ten gentleman będzie musiał zostać skierowany gdzie indziej. A se poczeka. On jest najsilniejszy, to se poczeka. No i pójdzie oczywiście w tamtym kierunku. Dobra, tymczasem przełączę się na Mata Takera i lekko cofnę, tylko nie za dużo. Jak widzicie, samo wejście nie jest wcale takie proste, jak mogłoby się wydawać. No cóż, najważniejsze, się by tatę strażnik nie zauważy. No więc tak. Oczywiście wiadomo, musi być pewien problem, jeśli chodzi o sterowność, ale spokojnie, ja się zaraz tym zajmę. A właściwie chodźmy tamtędy. W tej kasie prawdopodobnie nic nie ma, ale już nie pamiętam, mogę zobaczyć, jeśli już... O, można jak widzicie otwierać sobie wiertarką zamiast łomem. No i cóż, muszę przyznać, że chyba łomem byłoby dużo głośniej chyba, ale jak widzicie, nic nie ma w tym, więc nie opłaca się w ogóle tego otwierać. No cóż, ale jakby ktoś pierwszy raz grał, no to może kusić, żeby otworzyć kasę fiskalną w pierwszej kolejności. Zwłaszcza, że zazwyczaj w kasie fiskalnej były pieniądze w poprzednich planach. No chociaż nie, tylko jedna taka kasa była w kinie Zeus. No i w sklepie pani Zofii. No i tak dalej, dobra. I tak, tutaj jak się nie pamiętam, przy otwarcie drzwi włącza alarm, czy wejście do środka, więc ja bym nie ryzykował raczej i zostawił to dopóki, no wiadomo. No i tak, gdzie najlepiej pójść? Tutaj otworzyłbym jeszcze te drzwi, tak teoretycznie. No i tutaj, żeby można było wejść i przejrzeć obraz, bo tu też są obrazy, które warto zabrać. I tak, istnieje taki system, który... No, jeśli zapamiętamy system strażnika, jak chodzi i kiedy pilnuje obrazów, a kiedy nie, no to wtedy można w odpowiednim momencie tam się zakraść i zabrać wszystkie obrazy. I on po prostu idzie gdzieś, w którym momencie idzie do końca i no, i po prostu gdy wraca, to sprawdza obrazy. O, zobaczcie. Możemy zobaczyć tutaj. O, teraz sprawdza wszystkie obrazy. Czyli gdyby wychodził stamtąd, to wtedy by jeszcze nie pilnował tych obrazów. O, zobaczcie. O, teraz nie pilnuje obrazów, jak widać, czyli tylko tam pilnuje później, czyli w odpowiednim momencie, jeśli się dostaniemy tam, no to wtedy on po prostu tego nie zauważy. Dobra, cofnijmy lekko. Tak lekko toczyć się. Dobra, nie. Źle, czekajcie. Znaczy nie, źle, tylko chcę jak najbardziej, no... Cały czas zająć chcę, żeby nie było zbyt długo czekania.
Znaczy, żeby zbyt dużo czekania nie było. No i tak, jak wyłączyć alarmy? Bo zobaczcie, tu mamy wyłącznik od alarmu, w tym kierunku, tutaj, ale tutaj świecą kamery. Znaczy one nie świecą, to tylko się tak, znaczy to tylko jest zaznaczone dla graczy, którzy grają, żeby widzieli, że kamery teraz są włączone i mogą, jeśli, no, jeśli to są promienie kamer, czyli jak się w nich stanie, to wtedy zostanie się, no, wtedy włączy się alarm. No i najlepszy sposób, aby wyłączyć to, no to pójść sobie w tym kierunku. O, jeszcze wyżej. Znaczy w tym. I chyba źle zrobiłem, tak więc cofnijmy. Pójdę sobie w tym kierunku. No i oczywiście idziemy sobie za strażnikiem, bo tu jest główny punkt, w którym trzeba użyć tych dźwigni. Te dźwignie jak wyłączymy, to już się one nie włączą. Będą do końca planu. Czekamy, aż się przejdzie. Oczywiście należy pamiętać, żeby nas nie zauważył. I gotowe. W poprzednim planie oczywiście Matt Tucker i Matt Magoo klikali dźwignie. I to w dodatku takie, które miały automatyczny, no, że tak powiem, powrót do trybu zero. Oczywiście wiadomo, takie coś to już zbyt blisko punktu. Dobra, nieważne. Zbyt blisko punktu, że tak powiem, martwego, tak więc no, musiałem trochę cofnąć. Tutaj nie wiem, ale teoretycznie mógłby nas zauważyć koło szkieleta, jeśli by przechodził tędy. Ale raczej nie wiem, nie mam pewności. Nie będę ryzykował przecież, no bo nie na tym świat polega. No i tak. Czym się tu zajmiemy? Oczywiście musimy pójść sobie do tego pomieszczenia teraz. Teoretycznie jest ono otwarte, ale może być też zamknięte. Teoretycznie mógłbym tutaj użyć wiertarki. Bo to jest taki koniec, gdzie akurat, no, mało słychać, więc, no, więc to jest bardzo dobre miejsce na użycie wiertarki. I tak nikt tych drzwi nie będzie sprawdzał. Wiertarka teoretycznie nie wiem, co robi. Czy wierci w zamku, czy wierci w zawiasach. To nie mam pewności dokładnej, więc. No, więc raczej no, nie mam pewności. No i tak, alarmy oczywiście się pilnują nawzajem jednocześnie, więc nie tylko są przy kamerach, ale również nawzajem chyba się pilnują. Więc jeśli by jeden, którykolwiek z tych alarmów wyłączać lutownicą, no to się włączy. No wiadomo, Matt Tucker i John Goff mogliby tu przyjść i razem, ale to nie ma sensu, bo i tak tu nigdzie indziej nie jest potrzebne. Tak więc idziemy tutaj i oczywiście musimy kliknąć te dwie dźwignie. Jedną i drugą, która wyłącza prawdopodobnie alarmy w tych. No, gdzie ja tu mi słowo uciekło teraz? Wyłącza alarmy w tamtym pomieszczeniu. Źle poszedłem oczywiście. Tak, tutaj mamy strażnika, nie wiem czy mnie zauważy czy nie. Teoretycznie nie powinien zauważyć, tak więc od razu się tym zajmę. Aha, aha, ha, ha, ha. Chciałbyś. Nic z tego. Co to, to nie. Idziemy tędy. Za strażnikiem, a czemuż by nie? On się patrzy tutaj. Tutaj. No i pilnie tych obrazów, tak więc trzeba uważać. Jak widzicie, byłem w martwym punkcie, teoretycznie. Tu jest nawet dobry pomysł, o. Dobra, nie powinien usłyszeć tego, bo to jest najcichsze narzędzie. I bardzo szybkie w dodatku, jeśli chodzi o otwieranie. Chociaż możliwe, że Matt Tucker musiał się już nauczyć otwierania drzwi. I chyba otworzył nie te drzwi, które powinien. Zresztą zaraz zobaczymy. No tak, otworzył mnie te drzwi. Tak więc się cofniemy. Otwieramy te drzwi. A, no to te tak szybko się nie otwiera, czyli drewniany bardzo szybko sobie radzi z otwieraniem, bo w ogóle jest to do drewnianych drzwi prawdopodobnie najbardziej powszechne, a jeśli chodzi o, nie wiem, jakie to są, chyba żelazne albo kamienne drzwi, nie, żelazne drzwi, no to do nich niestety już wymagane jest trochę więcej czasu.
No i tak wchodzimy do środka, oczywiście alarm jest już wyłączony przy pomocy specjalnej dźwigni. No i tak, te dźwignie oczywiście służą do wyłączenia laserów. No i tak, wszystko powyłączane, można teraz iść, ale jeszcze nie wszystko, aczkolwiek. Kurczę. Dobra, nieważne, jak widzicie, dobrze, że otworzyłem wszystkie parę drzwi, dzięki temu Mattacker sobie bez problemu jest w stanie poradzić. Nie wiem tylko, jak wyłapuje mikrofon moją głośność, dlatego że ściszyłem go o 10 właśnie tych. Trochę przybliżyłem mikrofon. Więc tak, tutaj tak naprawdę strażnik jest tak oskryptowany, że no, pilnuje też tego przedmiotu, więc jak go weźmiemy, no to po prostu włączy się alarm. No i tak, oczywiście wiadomo, ten alarm pilnuje no, też tego alarmu i tak. Chyba prawdopodobnie, teoretycznie, jeśli bym stanął tutaj, to ten alarm chyba nie jest w stanie wykryć postaci. No, chyba że strażnik tu wejdzie akurat, no to wtedy zauważy. Dobra, zobaczymy. Spróbuję w takim razie wyłączyć ten alarm. Ten albo tamten, nie pamiętam już który. Ten pilnuje. Jeden z nich obejmuje wszystko. Ten alarm nic nie obejmuje teoretycznie. Ale już nie pamiętam niestety, bo ja bardzo dawno już w to grałem. Lata temu, czy tam może rok temu, nie pamiętam już. Jeszcze na starym komputerze. No na tym chyba też grałem raczej, bo. No ale dobra. Zobaczymy, czy w ogóle to ma prawo bytu. Aby to sprawdzić, to oczywiście wiadomo, cofnę się gdzieś, no, tam. Jeszcze dalej. Dobra, tutaj zrobimy OK. No i zapiszemy jako plan 13. To jest jeszcze też część pierwsza. Najwyżej potem, jak się coś zepsuje, no to trudno. No i gotowe. Teraz po prostu trzeba poczekać, aż się to wszystko załaduje. Jak widać, chyba ktoś się zaciął. Tak teoretycznie, czysto teoretycznie. Zobaczymy. Ten gościu oszalał. Może wszystko popsuć, tak więc od razu będę go musiał niestety nakierować. Bierzemy tego. No i niestety. On nie potrafi się, no, wszedł teraz. Wyszedł. Czyli to był błąd jednorazowy, niestety. Zobaczymy, czy w ogóle strażnik go zauważył, czy raczej nie. Dobra. Jak widać, pozostał niewidzialny. Oczywiście, wiadomo, bardziej będę prezentował to podczas wykonywania już całego planu. Tak więc zobaczymy, czy tu wszystko zostało dobrze, że tak powiem, rozbrojone. Dobra, rozbrojony ten alarm. Znaczy, rozbrojone kamery, które pilnują oczywiście wyłączników alarmu. Dobra, wszedł. Jak widzicie, udało się.
Dobra, da się wyłączyć ten alarm. Dobra, sprawdziłem. Chciałem tylko sprawdzić, czy da się wyłączyć ten alarm, czy nie włączam innych alarmów wtedy. Bo nie pamiętam niestety, który czasami myślę, że ten od boku trzeba kliknąć, więc czy tam wyłączyć. Dobra, jeszcze nie ma strażnika. Nie wiem tylko, czy bym zdążył tutaj wyłączyć ten alarm teraz. Dobra, trochę jeszcze cofnijmy. Dobra, jeszcze ten alarm trzeba wyłączyć, ale jak najbardziej z prawej strony. Dlatego, że on też jest jeszcze obejmuje kawałek. Nie wiem, czy nie stoi trochę zbyt bardzo. To długo się go wyłącza, oczywiście. Więc strażnik chyba zobaczy. A co tu robisz w ciągu. Jest noc, muzeum zamknięte. Wszyscy poszli do domu. Dobra, wiem co zrobić. Nie wiem, czy ten drugi alarm trzeba wyłączyć, czy nie, ale jak go wyłączę, jest opcjonalnym prawdopodobnie to wyłączenie. Znaczy, teoretycznie można stać tutaj. Tylko trzeba zdążyć, niestety. Co jest problematyczne, więc. Dobra, może zdąży. Bo zazwyczaj zdąża. No właściwie to już poza zasięgiem byłem, więc nie powinien mnie zobaczyć. Ale nigdy nie wiadomo. Dobra. Tu idzie strażnik, więc już można wychodzić. Dobra, teraz wyłączę ten alarm. Tylko żeby stanął odpowiednio daleko. Bo to jest problematyczne czasami. Bo najlepiej po tej stronie, tak? Aby ten alarm nie wychwycił tego. Chociaż teoretycznie nie powinien wychwycić, dlatego że on ma jedyne co ma pilnować to tych laserów. Ten też pilnuje laserów, to nie powinien zobaczyć w ogóle tego. Ale ja już nie pamiętam, to działa różnie. No i tak, teraz tego nie będę brał, wezmę to później. Dobra, i tak. Pójdziemy sobie na tamten kawałek. No i tak to wygląda. I teraz będzie najważniejsza część. Dobra, tutaj się powinienem zatrzymać. Dobra. No i tak. W takim razie zapisujemy plan. Zapiszę go jeszcze raz jako część pierwsza. Czyli wejście, rozbrojenie i... Jeszcze zobaczę przy okazji, czy da się wykonać. Więc przewinę jak najdalej się da. Czy jest wykonalny w ogóle, żeby się potem nie okazało, że połowę zrobię i początek będzie, no, całkowicie do niczego. Dobra. Dobra. Jeszcze to. Trochę tutaj za długo czekał. Dobra. Teoretycznie chyba nie trzeba tego alarmu, ale już niech będzie. Jak jest już tak zaplanowane, to niech tak będzie. Bo chyba tylko ten pilnuje tej rzeczy tutaj i strażnik pilnuje, który tu może przyjść czasami. No i wiadomo, później się schować. To będzie najbardziej czasochłonna część, jeśli chodzi o ten plan. Dlaczego? No cóż. Dlatego, że wiele tutaj będzie teraz cofania i ciągu dalszego. Tak więc od razu cofnę lekko. A więc lekko mam na myśli, ile się da. A mówiąc, ile się da, mam na myśli. No a czemużby nie? Na początek możemy przewinąć i już przy okazji, no niech inni wspólnicy wykonują swoje zadanie. Bo w końcu, o tak. Tu chyba będę musiał sprowadzić tego gościa, co potrafi bardzo duże obrazy udźwignąć. Czy tam duże, no dobra, dobra, nieważne. Ten se idzie. Dobra, cofnijmy lekko. Znaczy lekko, no to nie jest lekko, to jest bardzo.
Tak, skupiam się teraz na grze, więc nie na komentarzu, tak więc nie wiem, jak to pójdzie. I tu nie. Tutaj też nie. O, tutaj. Tu przerwę i dam teraz polecenie kolejnemu wspólnikowi. Dzięki temu będzie można skupić się tak naprawdę na rozgrywce. Ja źle to robię. Aczkolwiek to jest dobry pomysł. Idę tu. Tutaj stonę, znaczy zatrzymam się tu, no i tak. Teraz cofam. Nie, nie powinienem tego cofać. To jest właśnie punkt odniesienia, żeby potem nie stracić czegoś. Po prostu sobie pójdę w tym kierunku. Dzięki temu będę mógł potem do tego punktu orientacyjnego się cofnąć i dzięki temu nie cofnę za dużo. No i tak, mogę teraz nim zobaczyć, co tu jest wartościowego. Czy jest to w ogóle wartościowe? 150, tyle to można w kasie fiskalnej zdobyć w The Sting. No, zobaczcie jak mało. Tyle to było w szafie pani Zofii, w jej sklepiku. Znaczy na zapleczu właściwie, dobra. No, to jest coś wartościowego, ale niech podniesie to ktoś inny. Ktoś, kto da radę to udźwignąć, bo nie widzę sensu tego podnosić, skoro jako John Goff mogę udźwignąć coś większego. To jest 600 warte, ale ja wiem, że są gdzieś jeszcze więcej warte obrazy. Ten jest mało warty, czyli ten warto podnieść, ale ostatecznie, gdy już nic innego nie będzie do podniesienia. Teraz ten obraz trzeba sprawdzić. Tylko czasami nie słuchają się, niestety, więc. Dobra, ten jest też 600 warty. No tak, ten chyba nie jest pilnowany, o ile się nie mylę. Dobra, i tak będę cofał. Tu jest 600. 1200 to się opłaca zabrać, jak widać. Badać jeszcze z drugiej strony, to jest akurat mało warte. Jak widzicie, trzeba umieć się orientować w cenach. 1500, no to ten obraz też mnie kupuje. Dobra, ten był 1200, tak. Ten jest 1500. Ten jest 300, to nie opłaca się. Ewentualnie ostatecznie, gdy nic innego nie będzie. Ten jest 300. Jak widzicie, strażnik mnie widzi, ale to jest dopiero w postprodukcji, że tak powiem, tego planu. Jeszcze nie będziemy tego utrwalać. 600. 1000. Jak widzicie, on pilnuje tych obrazów. Teraz w tym momencie zauważy, że nie ma obrazu, to włączy alarm. Tak więc lepiej, żeby nie zauważył zniknięcia. Czyli tak naprawdę, gdy idzie stamtąd, to wtedy można już zacząć akcję brania wszystkiego. Oczywiście wiadomo, trzeba przejrzeć wszystkie obrazy, żeby mieć pewność, który opłaca się bardziej, a który mniej. Choć tak naprawdę to na rozgrywkę już nie będzie miało dużego wpływu, dlatego że i znów mi uciekł, no, że tak powiem, termin z języka, znaczy słowa mi uciekł. Teraz. No, nie będzie miał wpływu, dlatego że nie musimy już kupować żadnego samochodu, bo już mamy samochód końcowy, już do końca gry samochód ten sam, tak więc. No, tak więc raczej nie stracimy pieniędzy. Znaczy inaczej. Już samochodu nie będziemy musieli kupować, jedynie co to narzędzia mogą się zdarzyć, że będzie trzeba kupić, ale możliwe, że nie. Dobra, tu mamy Matatakera. O, tu mamy oczywiście kolejny obraz, który jest 1000 wart, czyli się nie opłaca tak naprawdę. Za 1500 polecam wam wziąć obrazy. Dzięki temu, no, więcej się zaoszczędzi, no, że tak powiem. Za 1500 się bardziej opłaca, bo niektóre obrazy są małe, jeśli chodzi o 1500, tak więc to jest idealnie. A tu mamy za 3500, czyli ten obraz bardziej się opłaca wziąć. Mattacker może nawet go po prostu zabrać. Tu mamy za 50, to mało się opłaca, to żadna rewelacja. Nie rozumiem, czemu on nie może przez to przejść, ale dobra. Tu mamy jakąś twarzyczkę. Za 1500, no ale 90 waży, czyli nie opłaca się go wziąć. Mamy też za 1900. Ten się bardziej już opłaca, bo jest już więcej wart niż jakikolwiek inny. O, tu mamy za 2000, to jeszcze bardziej się opłaca. Jak widzicie, tu jest najwięcej obrazów wartościowych, ale zdarzają się też zwykłe, takie przeciętne, żeby nie powiedzieć taniocha po prostu. Za $50 to takie obrazy, no dobra, nieważne, pewnie jakiś amator go malował. Tak więc, dobra, a tu mamy za 1500. Tutaj mamy oczywiście za 2000, czyli jak widzicie, sporo obrazów za 2000 jest, tak więc opłaca się je zabrać. No chyba, że jeszcze coś w wyższej wartości będzie niż 2000.
Wiadomo, tutaj oczywiście warto już upewnić się, że już na pewno wszyscy powolni wspólnicy weszli do samochodu, dlatego że jak nie zdążą wejść, no to wtedy strażnik zauważy zniknięcie. Oczywiście on kiedy wchodzi, to chyba tak mi się wydaje, albo kiedy wychodzi, nie, kiedy, no właśnie, kiedy wychodzi, to sprawdza obrazy, tak więc jak wchodzi, to nie sprawdza obrazu, tak więc to daje trochę przewagi czasowej. No tu mamy chyba zamknięte. Więc będzie musiał attacker wspomóc mnie łom, tym narzędziem jakimś. Tu mamy za 600, to już nie wiadomo, czy warto. No, tu mamy za 1500, ale mały obraz, tak więc dużo on wcale nie zajmuje. Czyli jak widzicie, wielkich obrazów nie opłaca się brać. Mimo to, że mydlą oczy, że jest niby tak fajnie. Zamydlenie po prostu powodują, że wydaje się, że, że po prostu dadzą dużo, a tak naprawdę jak się, może jak zsumować je wszystkie, to by dały dużo, ale każdy wspólnik jest w stanie udźwignąć po jednym obrazie. Jedyny, kto jest w stanie aż trzy obrazy udźwignąć, no to oczywiście Frankenstein. Ale wiadomo, on się porusza bardzo powoli, to może nie zdążyć. No i tu mamy oczywiście, że tak powiem, po niższej cenie obrazy. Czy coś tu jeszcze jest wartościowego? Dobra, i tak zapomnę wszystkie ceny, ale któż to wie? Na bieżąco będę mógł sprawdzać później. A tu nic wartego. Jack, tu się trzeba dostać, ale niestety nie mam narzędzia teraz odpowiedniego. Dobra, ten gościu idzie tutaj. Tak więc od razu niech zajmie się wyłączaniem tego alarmu, chociaż aczkolwiek może nie być to konieczne. Ewentualnie ja to sprawdzę, albo dobra, niech będzie. Niech wyłączy alarm. Se wyjdzie stąd. I już nie idzie w tym kierunku. Tylko niech sobie pójdzie w tym kierunku, bo muszę coś sprawdzić. To jest ważne. Ważny element kulinacyjny, jeśli chodzi o dalszy rozwój i budżet. Im więcej tutaj się wartościowych obrazów zdobędzie, bardzo wartościowych, tym więcej będzie potem pod koniec gry pieniędzy. No i tak, raz pobiłem rekord ilości pieniędzy, jeśli chodzi o tą grę, ale potem, znaczy nie wiem, tutaj raczej wątpię, czy mi się uda pobić ten rekord. Dobra, spróbujmy w takim razie, oczywiście wiadomo, ja tu otworzę drzwi. On też tu będzie szedł, więc idziemy razem, jak jeden duch, czy tam cień. Mamy za 1500 obraz. Tutaj mamy kolejne drzwi zamknięte. On teoretycznie nie sprawdza tych zamków, tak więc można bezpiecznie je otworzyć. No i tak, jest problem niestety, więc będę musiał chyba zająć się, używać wiertarkę będę musiał chyba, żeby się dostać. Na górze będę mógł używać wiertarki. Tutaj mamy za 1200 obraz, oczywiście nie opłaca się go brać, dlatego że mamy sporo obrazów, jeden mamy tam gdzieś za 800. Tak więc chyba nie będę tego, to nie jest chyba tego warty. No tu mam jeszcze jakiś obraz, nie wiem czy go sprawdzałem, bo tak dużo obrazów, że łatwo się pomylić, który już był sprawdzony, a który nie. Tutaj, tu coś jest. Oczywiście jest duży, więc chyba nie będzie opłacalny. Za 600, a więc znamy już decyzję. Nie musimy wcale tutaj wchodzić, bo to jest nieopłacalne. Mamy za 1201 co prawda obraz, ale nie wiem jaki tu jest sens, żeby tu wchodzić. Cofnę się w czasie lekko, w ogóle przed otwarciem w ogóle tych drzwi. No tak, czy tutaj coś się znajduje w środku, co warto podnieść? Oczywiście. Widzę tutaj dwa obrazy, chyba jeden. Jeszcze raz sprawdzę, bo nie pamiętam niestety. 1500 ten jest wart, ale 1500 można też gdzie indziej zdobyć. Jest gdzieś też za chyba 1800 czy ileś tam. No i daty polega oczywiście na głównych rozkminach, co się opłaca, czego się nie opłaca, i tak dalej, 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 i tak dalej. No i tak. Skoro już matem takrym sobie podejdę tutaj, no to podejdę sobie tutaj, na górę. Dlatego, że tam się znajduje oczywiście przestrzeń, w której bardzo dużo obrazów się znajduje. Tak, to trochę takie jakby masło maślane, ale dobra. Za 600 to się nie opłaca. No i tak będę po prostu sprawdzał te obrazy. Kolejny za 600 to tylko w ostateczności, gdy już nic innego nie będzie. Za 50. A kto by chciał w ogóle? Ja tu mam jakieś obrazy, na przykład, że to jest trójwymiarowe i czasami z tyłu też można coś zauważyć.
Ja tak zauważyłem właśnie, czy tam nie zauważyłem alarmu przy sejwie w poprzednim planie. Bo oczywiście zapomniałem, że pomieszczenie jest trójwymiarowe, najwyraźniej. No dobra, tutaj nic nie ma, a tu mamy jakiś obraz. Nic nie warty. W tych skrzyniach prawdopodobnie nic nie ma. O, tutaj mamy oczywiście za 2000 obraz. Tak, w skrzyni, jak już wspomniałem, to nic nie ma. Przynajmniej tak mi się wydaje. No i tak. Tutaj jeszcze mnie nie było. Tak, bardzo dużo obrazów. Trzeba uważać, żeby się nie pomylić, bo nie wszystkie obrazy opłaca się brać ze sobą. No tylko trzeba oczywiście, wiadomo, odpowiednio z nimi pograć, żeby wiedzieli, gdzie co jest. Ten się nie opłaca, ale skarbonkę zawsze przyjmę, no nie? W końcu w niej mogą być pieniądze. 1500 nawet w niej jest. Znaczy tyle jest warta, albo tyle pieniędzy w niej jest. No cóż. No to się opłaca wziąć. Mantakar oczywiście osobiście to weźmie na pewno. Z przyjemnością. Nic, dobra. Czyli tak naprawdę tylko skarbonkę stąd się opłaca chyba wziąć. Innych obrazów się nie opłaca. Ewentualnie stąd jeszcze jest obraz. Tak. Jeszcze wam coś pokażę. Tu mamy za 1500. Tu mamy za 100, ale dobra, to nieistotne. Jeszcze wam pokażę taki jeden easter egg, tylko czekajcie, muszę to. No, znaczy nie wiem, czy to. Znaczy dobra, nieważne, za chwilę. Najpierw jeszcze obrazy wam pokażę. Na górze, chyba wyżej już nie ma obrazów. Tutaj mamy jeszcze obrazy w korytarzu, ale mało warte. No, tyle prawie co nic. No i to tyle. Chyba już wszystkie obrazy, no, czy tam pokazałem, czy jak, no, czy cokolwiek tam. Czyli najbardziej opłaca się te z dołu obrazy, tylko one są pilnowane. Na strażnik oczywiście chodzi tutaj, tutaj, tutaj i w kształcie po prostu podkowy albo litery U sobie chodzi. Tam, tam i z powrotem. Tam, tam, no wiadomo jak. Oczywiście w jednym kierunku on idzie, tylko nie pilnuje obrazów, więc można bezpiecznie je podwędzić. Tuż przed nosem, dosłownie. Ale gdy wraca, znaczy gdy idzie w przeciwnym z kierunków, do którego. Nie, w przeciwnym kierunku do kierunku, w którym. No więc tak, strażnik, gdy już sprawdzał jakieś obrazy, to drugi raz ich nie będzie sprawdzał, dopóki nie zrobi kółka. No, w taki sposób to powinno zostać powiedziane. No i tak, jeszcze wam pokażę taki dodatkowy element. Nie pamiętam, w jakim było, czy było to w jakimś innym planie, ale w tym jest. Jest to oczywiście. No tak, wiadomo, do środka teraz się nie da zajrzeć, ani gadać z tym, ale da się to otworzyć. No i tak. I co mamy w środku? Jakąś mumię, jak widać. W muzeum to nie jest w piramidzie, więc rozmawiać z tym się nie da. No, da się niby zamknąć z powrotem, ale już za późno. Kiedy zostało otwarte, to mumia sobie wychodzi. I tak, gdy zobaczy mumia Matatakera, to wtedy też może włączyć teoretycznie alarm, tak? Więc lepiej nie uwalniać tej mumii, w ogóle najlepiej nie ruszać. Ona teoretycznie też otworzy chyba drzwi, więc przez to, no zresztą wam pokażę. A widzicie, mumia sobie idzie, otwiera drzwi, więc gdy otworzy je, to prawdopodobnie, nie wiem czemu, ale alarm prawdopodobnie się może też włączyć, jeśli strażnik zauważy tę mumię, więc lepiej, żeby nie widział mumii strażnik. No i tak, gdzie idzie ta mumia, tak teoretycznie, czysto teoretycznie. Chętnie bym to zobaczył. Tak więc od razu ustawię sobie taką kamerę, żeby widzieć. Widzicie, sobie idzie mumia tędy, tędy. Uciekła mumia z muzeum, jak widać. Nie wiem, czy to daje jakieś profity dodatkowe za uwolnienie mumii, ale mumia sobie poszła. Poszła nękać całe miasto. Albo po prostu na wolność sobie poszła. No nie, tylko właśnie o to chodzi, że powinna spoczywać w sarkofagu, a nie iść sobie gdzieś. W ogóle to jest całkowicie oderwane od rzeczywistości, tak więc. Dobra, nieważne. Nie będę tam. Nie wiem, jak to skomentować właściwie, ale mumia prawdopodobnie może też, no, spowodować, że plan po prostu, no, zostanie zawalony przez nią. Dlatego lepiej w ogóle nie ruszać mumii. Niech sobie spoczywa dalej. No i tak. To jest może po prostu jakiś czujnik alarmowy, który po prostu, jak, no, zauważy nas, no to po prostu włączy alarm. Dobra, dobra, w porządku. Chyba za dużo już cofnąłem, tak mi się wydaje. Tak więc powinienem już wracać, dobra. Czyli wiem już, co robić mniej więcej. Oczywiście muszę wiedzieć, kiedy strażnik najlepiej, no, w najlepszym miejscu jest, że tak powiem, w najlepszej sytuacji.
sami po prostu odbiera, że klikam na zewnątrz. Za 1500 obraz. No i nic więcej stąd nie bierzemy. No i tak, tutaj nie ma chyba żadnych cennych obrazów, z tego co pamiętam. Niestety mam krótką pamięć, więc mogę trochę, no, się powtarzać, jeśli chodzi o sprawdzanie obrazów. No bo kto by to zapamiętał w ogóle? No cóż, albo po prostu z jakiegoś poradnika, nie wiem. Dobra, nieważne, samemu to można wszystko sprawdzić. Dobra, sprawdzony obraz. Oczywiście postaram się cofać za każdym razem, gdy sprawdzę obraz, aby po prostu to potem nie, no, nie rozpraszało mechanizmu gry. Dobra, tu sobie do góry, może strażnik jeszcze nie wyjdzie stąd. No, oczywiście. Tu się zatrzymam. I cofnę się lekko. Wszystko jasne. Przełączam się oczywiście na Frankensteina, dlatego że on idzie najdłużej. Dobra, idziemy Frankensteinem. Tu najlepiej poczekać Frankensteinem, dlatego że on się jeszcze może w tym kierunku baczyć. No, teoretycznie nie powinien już zauważyć. A jeśli zauważy, no to po prostu zacznę jeszcze raz. No i po prostu Frankensteinem będziemy robić, no, zabierać obrazy z góry. Dlatego, że nie trzeba się spieszyć. No a oczywiście, nie wiem. No a po prostu te na dole to po prostu ci szybci, ci szybcy wspólnicy z zawioru. Dobra, więc tak. Oczywiście, jak zwykle, nie pamiętam, który obraz jest tym właściwym. Dobra, ten jest za 1500, to dobra. Ten jest za 100, tak więc się nie opłaca. A więc po prostu cofam. Muszę badać, żeby ten pierwszy podnieść. Dobra, spróbujmy może stąd zabrać coś, może będzie coś wartościowego. A może ten obraz. Za 150 to się nie opłaca, no wiadomo. Tak, sprawdzam jeszcze raz, bo już je sprawdzam, ale... Dwa razy czasami warto, a czasem nawet i ze 100 razy sprawdzić, żeby tylko mieć pewność, że to na pewno ten obraz. Ten, co chcieliśmy. No a ten za 2000, no cóż, Mattacker mógłby to wszystko podnieść, ale on może, no, mieć wiertarkę, więc... Chociaż wiertarka jest lżejsza od łomu, tak więc nie powinno być z tym problemów. Myślę, że Frankenstein bardzo dobrze się zaopiekuje tymi obrazami, tak więc... Niech będzie. Wezmę te więcej warte, ale jeszcze ostatecznie przejrzę miejsce właśnie z obrazami. No myślę, że zamiast dużych obrazów to po prostu wezmę małe obrazy o dużej wartości. Dzięki temu więcej będzie w stanie Frankenstein ich podnieść. No i przez to zastanawiam się też, czy warto go w ogóle używać w tym planie, skoro można no, wziąć same małe obrazy, które, no, które są więcej warte. Kurczę, który to był obraz teraz? Czy to w ogóle dobra decyzja? No chyba tak. Znaczy teoretycznie to wiadomo. Tylko te największe obrazy, a małe po prostu zostawić dla innych wspólników, ale... Dobra, ten chyba był więcej wart. No tak, ten był zasadniczo dużo wart. No nie wiem, czy warto, znaczy ewentualnie później pozbierałbym te więcej warte.
Zawsze możemy sprawdzić, jakiej wartości one są. W ogóle nie wiedziałem, czy dziś nagram odcinek. No bo akurat miałem nie nagrywać, ale postanowiłem, że skoro są warunki, no to nagrać. Mogę. No i tak, tutaj mamy kolejny obraz i niestety chyba, no tak, dużo za to kasy jest przynajmniej, ale no trochę, że tak powiem, ja nie wiem jak to skomentować. Dobra, weźmy ten obraz, dobra, niech sobie będzie, niech sobie ma. Jeszcze się sporo ich zmieści, tak więc jednak te duże wezmę. No cóż, to zawsze dużo kasy, a przy okazji. Dobra, kolejny za 600. Jak widać, on jest w stanie udźwignąć każdy niemalże obraz, tak więc można nawet no, pozwolić mu zabrać wszystkie obrazy stąd, ale po co? W samochodzie musi być jeszcze sporo miejsca, tak więc nie wiem, czy się opłaca, żeby wszystkie dokładnie brał. No, właściwie tu jest ciężko tak naprawdę się zdecydować, czy zabrać wszystkie, czy nie. Ale wiadomo, jak będą wszystkie, no to wtedy, no jak poniesie wszystkie, no to wtedy może być mniej miejsca w pojeździe. A to może być problematyczne. Wtedy inni mogą mieć problem z wciśnięciem do pojazdu czegoś. Wiadomo, mógłbym na przykład, nie wiem, Matta Magu na przykład nie użyć w tym planie, albo Johna Goffa nie użyć w tym planie. Dzięki temu więcej by po prostu wystarczyło, że tak powiem, no, miejsca. Nie, zaraz, dobra, nie wiem. Co ja tutaj gadam? Dobra, gdzie jest strażnik? To jest najważniejsze i zasadnicze pytanie. Strażnik idzie tu? Nie. Nie wiem, gdzie idzie strażnik niestety, więc będzie trochę problemów, jeśli chodzi o to, ale któż to wie? Może się uda. Nie wiem, ten idzie na górze raczej, a nie na dole. Tutaj często zdarzają się właśnie problemy, że strażnik jest zauważony. To jest problemem potem, podczas wykonania całego planu. Albo mi się zdaje, albo ja mówię za cicho. Nie mam pojęcia. Dobra, tu jest za 1000, to nie. Chyba tam idzie strażnik, może zdążę. Tylko ten się trochę guzdrze niestety, więc przez to nie zdążyłem. Spróbuję tutaj wejść, w tym kierunku. Tak się zastanawiam, czy to się opłaca. Czy nie lepiej było po prostu Mata Takera wysłać do tego budynku z Frankensteinem? Bo teraz to ja już mam zagłostkę. Czym się tu zająć? Cóż, on teoretycznie mógłby iść już w stronę wyjścia, ale przeszedł, a przeszedłszy. Dobrze właściwie, że tego nie podniósł, dzięki temu więcej jest mi, no, w stanie jeszcze udźwignąć. Dobra, czy to jest w stanie udźwignąć? No, ale to jest niepotrzebne. Tego też nie udźwignie właściwie. Czyli tak naprawdę nic już nie jest w stanie udźwignąć. Dobra, to już nie pamiętam, ile wszystko mniej więcej było, więc no, to nie jest warte zachodu. Właściwie on już chyba nic nie jest w stanie udźwignąć z tego, co widzę, tak więc jedyne co można zrobić, to odeksportować to już. Dobra, ten nie opłaca się. A to też się nie opłaca. Dobra, on już nic więcej chyba nie da rady podnieść.
Tak więc od razu go wyślę do domu, bo raczej nic takiego więcej nie ma, co by miał, no, co by mógł podnieść. No przy okazji inni, no, inni wspólnicy będą w stanie więcej wcisnąć do wozu. Dzięki temu wóz nie będzie maksymalnie zapchany. Oczywiście wiadomo, musi zdążyć pójść do samochodu zanim. No, zanim ten strażnik zdąży się skapnąć, że nie ma obrazów. Tak więc lepiej by było dla niego, żeby szedł prosto. Tymczasem Matt Tucker jest sobie tutaj. John Goff oczywiście, czy tam Matt Magura, czy nic teraz nie będzie robił, dobra. John Goff. Aha, John Goff przyszedł tutaj, zobaczyć, no, przyszedł sobie zobaczyć inne obrazy. Dobra. Matt Tucker oczywiście nic teraz nie robi. I to chyba błąd, powinien też coś robić. A więc musiałbym chyba cofnąć tego Frankensteina aż do tego miejsca. Aczkolwiek. Nie. Inaczej powinienem to zrobić. Powinienem poczekać, aż ten strażnik sobie stąd pójdzie. Czyli tak. Tu zacznę nagrywanie i po prostu poczekam, aż strażnik sobie pójdzie. Znaczy teoretycznie. Jeśli teraz pójdziemy, no to nie jest właściwie dobre rozwiązanie, bo on się patrzy we wszystkie strony. Dobra, ale spokojnie, przez drzwi nie widzi, tak więc jest dobrze. Bym tak był w stanie utknąć w jego martwym punkcie, tak żeby mnie nie widział. No cóż, Matt Tucker jest nieco szybszy, tak więc sobie powinien poradzić. Aha. Chyba, że on patrzy w tym kierunku, to nie ma sensu takie. Bo walczyka wtedy zatańczy sobie ze mną. Źle. Po prostu czekamy. Tutaj. Znaczy nie tutaj, dobra, nieważne, nieważne. Tu se poczekamy. No i tak. Pamiętacie Johna Goffa? Który to. Nie wiem, co tu właściwie robi, ale już na pewno został z 50 razy zobaczony. Cofnijmy się tak, aż do momentu, w którym to przestałem nim iść. Ale tak, bo ja nim sprawdzałem jeszcze tutaj wszystkie obrazy. Właściwie to muszę chyba na sam początek. Dobra. No i co mi się kliknęło? Dobra, nie, tych dużych nie będę brał. Ale ten już mógłbym podnieść, bo ten jest więcej wart. No, 1500, dobra. Oczywiście on nie będzie sprawdzał już tych obrazów, bo tylko sprawdza je na początku. Tak więc można mu tu już przed nosem buchnąć obraz i on nawet się nie zorientuje. A no tak. Za dużo. A, ten nie jest wcale tyle. Nie jest aż tak kosmicznie drogi, żeby go, że tak powiem, brać. Ten jest warty. A ten też jest warty, bo to jest taki sam jak tamten. O właśnie, taki sam. Też 1500, no fajnie, to ja wiem już co mam zrobić. Ale chwila, przecież Matt Magu też chciał się wykazać. Dobra, więc tak. Ale niestety waży 10, to już nie udźwignie go, niestety. John Goff, szkoda, bo jeszcze ten jeden obraz bym chciał podnieść. To John Goff może już iść tak naprawdę do domu. Dobra, John Goff w takim razie idzie sobie do domu. Nic już stąd nie podniesie niestety. Dobra, strażnik nic nie widział. Tak, wyjdę sobie oczywiście przez to okno, żeby jak najszybciej stąd wyjść. No bo wiadomo. Czas tutaj działa na niekorzyść, niestety, więc lepiej to jak najszybciej zrobić, czy tam wykonać. Frankenstein już na pewno dawno siedzi w pojeździe. No a jeśli nie, no to będzie trzeba go, no, będzie trzeba go uświadomić. Dobra.
Żongow, znaczy Frankenstein niestety oszalał. Najpierw trzeba go uświadomić. Dobra. No i nauczmy go, że należy wejść do środka, znaczy wyjść przez okno. Schody niestety trochę bagują się, więc trochę to zajmie. Grunt to zdążyć przed Frankensteinem. Znaczy przed Johnem Goffem trzeba zdążyć. Bo on jest taki jakby wyznacznikiem czasu. No chyba, że utknie, to wtedy nie można na niego liczyć. Ale teoretycznie powinien być w stanie jeszcze jeden przedmiot udźwignąć, ale dobra. Zobaczmy się tymczasem. Ten tymczasem oszalał. Jak widzicie, tutaj pandemia chyba panuje, jak widać w tej grze. Niestety oni dostają amnezji. Kolejny się zaciął, tak więc trzeba będzie go nauczyć. Naumieć go trzeba. Dobra, teraz się już odbagowało. Zobaczymy. No tak, czyli on nie mógł być wyznacznikiem prawa. Czyli to jest jeden z najgorszych planów tak naprawdę. Bo oni tutaj potrafią 50 tysięcy razy się pomylić, zanim w ogóle wykonają i dojdą do, no, że tak powiem, do ładu i składu. No i tak, gdyby tutaj jeszcze, o właśnie. No a Mac Magu jeszcze nic nie wziął, tak więc teraz by musiał Bat Magu tak naprawdę zabrać ten przedmiot. Wiecie co? Chyba nawet nie opłacało się w ogóle wyłączać tych alarmów, bo i tak tego chyba nie weźmiemy. No bo ja chyba jednak, no, wybiorę oczywiście opcję numer 2. Dobra, nieważne, ten ci weszli. Ja bym tutaj zapisał już, ale... I wiecie co? Ja zapiszę ten plan, tak więc od razu. Plan 13, muzeum, część druga. Dobra, wykonujemy. Znaczy nie, nie muszę już tego wykonywać, bo teoretycznie wiem, jak to będzie wyglądało. Ewentualnie mogą się zablokować przy oknie. Cofniemy, znaczy przewiniemy na koniec. I zobaczymy, kto wykonał posłusznie polecenie. Dobra. Właściciel planu również. Jakżeby inaczej. I teraz tak, cofnijmy się w czasie, czyli gdzieś tak do wtedy, kiedy, no, kiedy, że tak powiem, wszyscy byli w tym miejscu. A właściwie już musieli wyruszyć z tego miejsca. I tak, jeśli nie został nikt nigdzie po drodze zauważony, no to plan jest wykonany. No ale może się zdarzyć, że zostanie zauważony, tak więc trzeba być na to gotowy. O! Chyba to jest ten moment. Dobra. Tu nic nie bierzemy oczywiście. No i na schodach najlepiej nie stać, żeby nie zostać zauważony. No i tu sobie będziemy stać teraz, w tym miejscu. Tak, oczywiście Frankenstein pozbiera wszystko z góry, bo na górze nikt tego nie pilnuje. No i czekamy cierpliwie teraz, aż będzie nasza kolej. Oczywiście Frankenstein będzie szedł już w stronę, że tak powiem, wyjścia. Jakieś tam jeszcze wątpliwość miał, czy podnieść to, czy nie. Zapomniałem cofnąć na tyle, żeby zrecytować po prostu, żeby on po prostu nic nie mówił. No dobra, nieważne. Dobra, Frankenstein wszystko podniósł. No, chyba tak, 5 obrazów i jedna świnka, skarbonka. Dobra.
Matt Magoo nie powinien mieć raczej z niczym problemu, bo jest, no, jeden, to jest jeden ze silniejszych gości. Tak, burza jest za oknem, więc trochę będzie ją słychać na nagraniu. To jest jedyny dźwięk w tle, którego nie będę wycinał. Reszta musi pójść do wycięcia. Zarówno gadanie w tle, tak, przegapiłem swoją akcję podczas mówienia. Dobra, bo to trochę dziwne było. Mam nadzieję, że nikt nie zostanie zauważony. Czy tam nie został zauważony. Dobra, już dużo tak naprawdę, no, że tak powiem, złotych zostało podniesionych. Dobra. Myślę, że już mogę bezpiecznie, że tak powiem, właściwie w tym kierunku, no, w tym miejscu, gdzie stanął, to nie powinienem raczej zostać zauważony. Nawet jeśli on, pomimo to, że on skręca. Ale chyba to jest zbyt duże ryzyko. Dobra, ten otwiera oczywiście tutaj, żeby móc potem bezpiecznie sobie tędy wejść. Zobaczymy. Dobra, jak widzicie, on nie patrzy w tym kierunku, tak więc można bezpiecznie tutaj wejść. No i tak, ten obraz jest wart dużo więcej. Tego z tyłu, tego w środku raczej on jest dość tani. Dobra, i tak. Dużo raczej obrazów stąd nie pozbieramy, bo... No bo po prostu zwyczajnie się nie opłaca. Dobra, on już nie sprawdza obrazów, można bezpiecznie wszystko stąd zabrać. To jest mało warte, ale tu jest jeden dużo warty obraz. I to jest ten. Dobra, zobaczę jeszcze przy okazji, czy na pewno tak. To jest drugi taki sam, czyli już mam 3000. Dobra, i tak. Czy coś tu jest jeszcze, co warto podnieść? Tak, tutaj jeden obraz został, tak więc go podniosę. Matt Magoo, uzupełniacz. Dobra, i zastanawiam się, czy wyjść już, czy jeszcze tutaj się bawić, ale raczej, jeśli będę tutaj sterczał, to nie wiem, czy on nie zobaczy, że brakuje jakiegoś obrazu. Trochę ryzykuję teraz, w tym momencie. Zwłaszcza, że nie jestem w stanie zdążyć tutaj wcale. Gdyby się tak udało zdążyć, to byłoby dobre. Ale niestety się nie udało. Bo ja tu coś za długo robiłem. Ja tutaj za długo chyba się kręciłem, jeśli chodzi o ten. O właśnie, tutaj, tu jest punkt kulminacyjny. Biorę stąd obraz. Jeszcze gdzieś jest obraz wartościowy. No właśnie, tutaj jest ten drugi. Tutaj idziemy. I źle. Tutaj jest ten obraz wartościowy. Tych tanich nie bierzemy, bo nie opłaca się ich po prostu brać. W ogóle nie pokryją wszystkich usług wspólników, więc to by było bez sensu. No i teraz spróbuję dogonić go, zanim on tam poleci. Mam nadzieję, że stąd nie brałem żadnych obrazów, a jeśli brałem, no to wtedy mój błąd. O, bo tu jest taka sytuacja. W tym miejscu. Jeśli poczekamy w tym miejscu, to tu jest martwy punkt i powinien zauważyć, że my tu sterczymy. Dobra, tu się drzwi zamkną, więc, no. Więc mu inteligencję włączę do, znaczy, inteligencję jaskiniową. Chyba najwyraźniej. No, weźmiemy to, może się zdąży z jego ścianowymi problemami. No i spróbuję wyjść stąd, zanim on zauważy, że ja po prostu, znaczy zanim zauważy, że nie ma obrazów. Te obrazy on na razie sprawdza, więc jest trochę czasu. Zyskać na czasie można, ale trzeba zdążyć. Trzeba zdążyć dojść do końca przestrzeni. No, idź, 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 idź. Idź, idź, słychać zaraz, idź, idź, dobra. Zobaczmy, czy wszyscy zapamiętali swoje zadania. Wszyscy są, cała ekipa, jak widać. Z czymś mi się to kojarzy.
Tylko nie pamiętam. Był jakiś tam film, tylko nie pamiętam już który, bo tam dwa chyba takie. Znaczy jeden to był właśnie ten, a drugi to był. Ale chyba, nie wiem, to był chyba jakiś inny jeszcze film. To nie był chyba Wabank. Nie pamiętam, czy to był Wabank, czy nie, ale chyba to jeszcze to nie w tym. To było coś innego, jakiś inny film, gdzie było, no, że on no, zaplanował plan i plan włamania, czy coś tam. Znaczy napadł na bank chyba, czy coś, i no, i wszyscy wyszli cało, a oczywiście ten, co zaplanował, został złapany. No i trafił do więzienia. No coś takiego było, tylko już nie pamiętam w czym. No raczej Wamag to nie był, to było coś innego. To był jakiś inny film. Dobra, nieważne. Tak czy owak, szef niestety zapomniał, pomylił się, złamał nóżkę i próbował wyjść przez drzwi zamiast. O! Ty! Szanujmy się. Co? Aha! W te sekundy to można by uwolnić cały świat normalnie od wirusa na przykład albo coś, które on zmarnował na schodach. A po co się w ogóle bawić w takie rzeczy, jak można po prostu... Chwila. Wyszedł. Nie wiem, czy zdążyłem, ale chyba... Raczej tak. Bo on dopiero otworzył drzwi, a my już nie ma na schodach, tak więc teoretycznie mogę, no, może to zostać uznane. Oho, to będzie mi sprawiał problem? Nie, nie do końca. Dobra, wychodzimy tutaj. Niestety główny projektant planu nawalił. Niestety nie pamiętam, jak się nazywał ten film, w którym to do wspólnicy uciekli, a szef trafił do więzienia tego planu. Niestety nie pamiętam, czym to było. Dobra, zobaczymy, czy Matmagu wyjdzie. Lekko przyspieszę. A mówiąc lekko, na myśli maksymalnie. Jak widzicie, reszta osób zapamiętała kwestię, jak widać. Wszystko jest pięknie. I nawet to jest koniec, to jest cały plan. Jak widzicie, Matmagu oczywiście podniósł ten przedmiot. Ty szczurze. Po co tu idziesz, skoro nie bierzesz tego? Dobra, idziemy. Lecz tędy by się dało wyjść. Oczywiście, że nie potrafi wyskoczyć. Wyskoczysz przez okno, bo tylko na schody spadniesz. Co, nie połamiesz się od tego? Najwyraźniej się połamie. Co za szczur. Zapomniał wziąć. Chce mnie oszukać. A potem płacić każą sobie te pensje za pomoc we włamie. To przynajmniej niech zapracują sobie na to. Nie będę im płacić za to. No właśnie, tu nie mam wyboru niestety w tej grze, więc no, albo po prostu ich zlikwidować jakoś, żeby im nie płacić, jak już nie chcą podnosić wszystkiego. No i wszystko podnieśli. Wszyscy są i plan jest zakończony. W takim razie zakończmy go. Plan oczywiście nie będę zapisał jako część druga, ani zdam jako część trzecia, tylko jako całość. Plan 13, tak? Który to był plan? No, 13. Mu ze um. Dobra, plan 13 muzeum. Zobaczmy, czy w ogóle na pewno dobrze nazwałem, bo tak, to jest plan 13 muzeum. No i czy uda się wykonać ten plan? A to dowiemy się w następnym odcinku. Dokładnie. W następnym odcinku. W tym odcinku już nie będziemy tego planu wykonywać, dlatego że już długi bardzo wyszedł ten odcinek, ponad pewnie godzina, ale ja zmontuję pewnie coś, że nieco krócej wyjdzie, albo pewnie tak samo, albo...
dłużej, nie wiem. I wykonujemy ten plan, jednak wykonam go jeszcze w tym odcinku. Jeśli się uda, to fajnie, jak się nie uda, to trudno. Nie! Mam już dość na dzisiaj nagrywania, tak więc no, ja chcę to jak najpiękniej skomentować. A dziś mi się już nie chce tego komentować tak dokładnie, tak więc nie będę go w tym samym odcinku wykonywał, tylko w następnym. No i, i prawdopodobnie będzie mało wszystkiego w odcinku, bo będzie potem następny plan, którym będzie oczywiście bank, ale to inna historia już w takim razie, jeśli chodzi o ten odcinek, a więc koniec. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam do kolejnych odcinków, na razie, cześć. Pa. No i pozdrawiam.